Jakby pan miał wskazać najmocniejsze strony naszego miasta, to co by pan powiedział? To bym powiedział po pierwsze, że to jest naprawdę bardzo silne miasto, które ma bardzo wysoką pozycję na tle innych miast Polski. Tak naprawdę trzeba byłoby powiedzieć, Warszawyśmy nie porównywali, najwyższą. I to, co decyduje o tej bardzo wysokiej pozycji, to jest po pierwsze struktura społeczna, bardzo dobra demografia, bardzo silne społeczeństwo, młode społeczeństwo, aktywne społeczeństwo, bardzo dobra struktura gospodarcza z nowoczesną gospodarką, przynajmniej jak na mapę Polski, z aktywnymi mieszkańcami, także w rozumieniu gospodarczym. To są takie podstawowe elementy przewagi. Oczywiście teraz w szczegółach można wiele dodatkowych aspektów podkreślić, na przykład to, że Kraków bardzo dobrze przyciąga młodych ludzi, że przyciąga młodych ludzi ambitnych, że w strukturze gospodarczej stawia na nowocześniejsze sektory gospodarcze, że przedsiębiorstwa, które tu funkcjonują, zyskują dobrą zyskowność, a mieszkańcy mają relatywnie wysokie dochody, więc tak naprawdę takich argumentów na tak jest bardzo dużo. A argument na nie? Oczywiście zawsze są pewne rysy i je widać. Widać na przykład to, że są wysokie ceny mieszkań. Widać to, że układ komunikacyjny nie wystarcza do funkcjonowania wszystkich samochodów, które chcą funkcjonować w Krakowie. Jednym słowem są korki. Także widać to. I to jest oczywiście już cecha taka bardzo budżetowa, że wysoki poziom usług spowodował wysokie wydatki. Wysokie wydatki przy zaburzeniach po strukturze dochodowej, które mieliśmy w ostatnich latach w samorządach, po wprowadzeniu Polskiego Ładu, po zmianach systemu podatkowego, wysokie wydatki spowodowały olbrzymi deficyt. I tak naprawdę sytuacja budżetu Krakowa jest bardzo trudna. To jest miasto, które ma jeden z najwyższych poziomów zadłużenia w Polsce. To ja jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania. Jakby pan miał wskazać, dlaczego tak jest, że właśnie ten Kraków przyciąga zarówno tych młodych, aktywnych mieszkańców, nowych mieszkańców naszego miasta i na przykład firmy, czy time gamingowe, czy te informatyczne właśnie tutaj chcą mieć swoją centralną siedzibę? Gdybym tak wiedział, to bym świetnym doradcą i świetnie powiem doradzał wszystkim innym miastom, jak mają naśladować Kraków. To nie jest taka łatwa odpowiedź. Jest zawsze jakiś geniusz lotcy miasta Krakowa. To jest też kwestia tego, jak środowisko krakowskie nad tym pracowało, na co stawiało, w jaki sposób pozycjonowało. Marka Krakowa jest to dosyć istotny element, bo marka Krakowa to nie jest tylko to, że jest jakieś hasło reklamowe. Marka Krakowa to jest cała filozofia, na co Kraków stawia. I w tej filozofii widać właśnie ten rozwój, więc na pewno jest mnóstwo rzeczy, łącznie z zabytkami Krakowa, otwartością na świat. Jest mnóstwo rzeczy, które powodują to, że Kraków właśnie jest taki, jaki jest. Ale to też wynika z tej naszej analizy. To nie jest tak, że coś jest dane raz na zawsze i że jak się nic nie robi, to wszystko będzie rosło. Trochę nawet jak w rolnictwie. Kiedyś było tak, że wszystko rosło, a teraz o każde źdźbło trzeba dbać. No i ten rozwój Krakowa, tą dobrą pozycję nadal trzeba podlewać, nadal trzeba o nią dbać, nadal ją trzeba nawozić, co wymaga dalszej pracy, bo konkurencja miast polskich rośnie, nie maleje, tylko rośnie i to rośnie także tych, które są relatywnie blisko Krakowa, Katowic czy Śląska, który nigdy nie był konkurencyjny, a już jest, Rzeszowa, który jest mniejszy, ale też zaczyna być konkurencyjny, Warszawy oczywiście.